dzisiaj problemami z hamulcami, ale słyszeliśmy, że w ciągu dnia był jakiś postęp w walce z tą usterką. Tak, to można powiedzieć, że to 3 razy sztuka, bo pierwsza kwalifikacja tak naprawdę to była tragiczna. Pojechałem kwalifikację tylko po to, żeby wystartować kompletnie. Z przodu nie miałem hamulców, hamowałem tylko tyłem, więc kilka razy musiałem się ratować. Druga kwalifikacja było lepiej, ale wciąż nie był problem rozwiązany. Podczas trzeciej wciąż problem było lepiej, ale nie był jeszcze do końca rozwiązany, więc jakby cały czas borykamy się z problemem z hamulcami. Hamulec wpada po prostu w podłogę i nie możemy sobie na razie z tym nie możemy z tym sobie poradzić na razie, ale noc jest długa, będziemy walczyć, żeby było szybciej, bo nie ukrywam, że jednak jazda z niepewnym hamulcem, gdzie jeszcze ja przed dohamowaniami muszę kilka razy go napompować, jest po prostu utrudnia i na pewno nie pomaga w tym, żeby atakować czołówkę, ale udało się w trzeciej kwalifikacji 4. miejsce zająć. Niedużo zabrakło, żeby wskoczyć na 2. miejsce tuż za Castoralem, więc jestem zadowolony. Mimo problemów było szybko, mimo też startu na zużytych oponach, bo ze względu na to na oszczędności nie startujemy jeszcze na nowych oponach, więc potencjał jest. Myślę, że jak założymy jutro nowe opony, to będzie szybciej. Myślę, że jest szansa powalczyć na pudło, o pudło w generalce, w Super National. Będzie ciężko, ale po to tu jestem, żeby próbować. Pomimo tych problemów, które trapią twój samochód, wczuwasz już się w to auto? To dopiero druga runda, ale? Wczuwam. Coraz bardziej mi się podoba, coraz bardziej się z nim rozumiem. Nawet pewne ratowanie jakieś, gdy ty ucieknie, tak naprawdę jest bardzo przewidywalnym autem, jeśli chodzi o poślizgi. Jedynym problem, jaki mam w tym aucie, to jest posterowność, która jest tutaj... No, jest pewnym utrudnieniem, ale trzeba się nauczyć pewnego stylu jazdy, żeby to zniwelować, żeby móc tak naprawdę się rozpędzać, więc strasznie mi się to auto podoba i wciąż jeszcze jest zapas, żeby gonić, żeby cisnąć. Okej, dzięki, do zobaczenia dzięki jutro. Dzięki wielkie.